Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry, Małgosiu. Że do mnie wpadłaś. Przeszukałam internet, przygotowując się do rozmowy z Tobą i znalazłam mnóstwo informacji, że łączysz różne rzeczy ze sobą, czyli aktorstwo, śpiewanie, dubbing i ceramikę. I ceramikę, tak jest. Powiedz mi, skąd to wszystko się wzięło i co dla Ciebie jest najważniejsze? Skąd to się wzięło? Z życia. Nie no, z takiego chyba ciągłego poszukiwania swojego miejsca. I ja po prostu jestem człowiekiem wielu pasji, co jest moim przekleństwem, bo brakuje zawsze czasu oczywiście na realizację wszystkiego na najwyższym poziomie, jakim się tylko da. Więc czasem oczywiście trzeba wybierać. Ale skąd się to wzięło? No właśnie, z takiego poszukiwania, próbowania, chęci odkrywania nowych rzeczy. No a co już tak, wiesz, zatrybi, no to już zostaje. Dlatego jest tylko aktorstwo, tylko muzyka, tylko YouTube, tylko śpiewanie, tylko dubbing, tylko ceramika, tylko żeglarstwo, tylko bla, bla, bla. Mnóstwo innych rzeczy. I myślę, że będzie jeszcze więcej, jak będę miała trochę więcej czasu. A co daje Ci najwięcej radości? Wszystko. No właśnie to jest najgorsze. Nie potrafię wybrać. Zarówno bycie na planie, czy w teatrze, czy w studio dubbingowym, czy studio nagraniowym, czy w pracowni ceramicznej. Wszystko mi daje ogromną radość. I to jest przekleństwo, bo ja chcę robić wszystko na raz. A wiem, że czasem nie da się, więc oczywiście muszę wybierać. No ale też, wiesz, daje się po prostu ponieść temu, co mi życie przynosi. Jeżeli akurat, wiesz, mam plan, skupiam się na planie. Jeżeli mam spektakl, no to okej, wtedy jest fokus na teatr. Po premierze już mam dni zdjęciowe zaplanowane w serialu, więc serial. Wiem, że mam jeden dzień wolny, więc wtedy na pewno będę robić ceramikę, bo muszę zrobić parę kubków takich, wiesz, 500 ml z uchem. Już mam kilka zamówień, więc no i tak w kółko. Czyli masz takie momenty, że jest jedna rzecz, potem druga, a co jak zaczyna się to wszystko nakładać? No to wtedy mniej snu, ale trzeba robić. Nie potrafisz rezygnować z rzeczy? Oj nie, niestety nie potrafię. Może się kiedyś nauczę, jak dorosnę, ale na razie nie potrafię rezygnować, więc po prostu wszystko biorę na raz. No i nie żałuję. Właśnie zawsze dużo dzieje. No i przede wszystkim się nigdy nie nudzę, nienawidzę się nudzić, więc sama sobie też po prostu, wiesz, organizuję wszystko tak na maksa, na najwyższych obrotach. No i faktycznie nie mogę narzekać na nudę. Czyli jak odpoczywasz, to też aktywnie? Tak. No właśnie parę dni temu wróciłam z Hiszpanii, z wakacji i ani razu nie siedziałam spokojnie, bo po prostu albo chodziłam po mieście, albo jeździłam na rowerze. Wiesz, też jak odpoczynek, to aktywny. Ale wtedy na pewno odpoczywał mój mózg. Więc to też jest dla mnie bardzo ważne. Czyli nie wakacje nad basenem, w hotelu, tylko raczej z mapą i po mieście. Zdecydowanie. No szlak by mnie trafił po prostu, jakbym tak leżała. No może, wiesz, nie wiem, godzinę, dwie, ale później już mnie nosi. To tutaj Cię rozumiem dokładnie. Ja też tak. Masz? Wolę jednak pójść w miasto i coś pozwiedzać, niż tak po prostu siedzieć i nic nie robić. No tak. Więc po prostu, wiesz, Olek, excuse me, tak się śmieję, ale jak to się mówi? All inclusive. All inclusive, dokładnie. All inclusive i basen, i plaża, i... Nuda. Grasz w musicalach, w spektaklach muzycznych, jest też komedia i dramat. Którą formę wolisz? Gdybym miała wybrać już tak naprawdę, wiesz, na ostrzu noża, to najbardziej mi się podoba forma dramatyczna, połączona bardzo w minimalnym stopniu, ale jednak z piosenką. I w takim spektaklu grałam, to był akurat spektakl dyplomowy, teraz już w życiu takim, wiesz, zawodowym, dorosłym, po szkole. Jeszcze nie miałam okazji, ale myślę, że wszystko przede mną. Ale wracając, grałam w spektaklu Płatonow, który był moim spektaklem dyplomowym w reżyserii Moniki Strzępki w Akademii Teatralnej. I tam to było właśnie aktorstwo, no 100% dramatyczne, Płatonow, no to wiadomo, po prostu krew pod i łzy, ale też miałam szansę zaśpiewać. I dla mnie to była po prostu, wiesz, pełna forma, tak pełnia szczęścia. O. Wszystko połączone w jedno, jakby się tak dało w każdej formie, to pewnie byłoby najlepiej. Tak, idealnie. Bo też, wiesz, sam taki spektakl muzyczny, to zawsze mi gdzieś tam brakuje właśnie odrobiny aktorstwa. No i zawsze czuję jakiś taki niedosyt. A tam czułam taką pełnię.
tego aktorstwa pewnie też trochę ci brakuje, jak dajesz swoje koncerty, bo wyczytałam, że masz koncert eventowy, kameralny i dla dzieci, czyli masz też szeroki przekrój repertuaru. Tak. Masz jakiś taki repertuar, w którym czujesz się lepiej, albo nie wiem, publiczność, przed którą lepiej po prostu się występuje? Przed każdą publicznością występuje się najlepiej i tutaj nie jestem w stanie jakoś tak, nie wiem, określić swoich preferencji, bo każdy widz dla mnie jest najważniejszy na świecie i komfortowy, jeśli można tak określić, ale ja najlepiej się czuję w repertuarze piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej. To jest po prostu dla mnie artystyczny katarzis, no jakby to nie brzmiało, po prostu bardzo się w tym spełniam, uwielbiam to. Na swoim kanale na YouTubie organizuję koncerty online. No wiadomo, że to było gdzieś tam przystosowanie się do warunków pandemicznych. Tak, trzeba było po prostu się jakoś dostosować. I zorganizowałam no, już sporo tych koncertów. Koncerty online traktuję jak takie prawdziwe też koncerty, czyli po prostu nie zapisuję ich i nie da się ich odtworzyć później w całości po koncercie, jak w prawdziwym życiu. No, albo przyjdziesz na koncert, albo cię nie ma, więc jak cię nie ma, to nie doświadczysz tego, nie? Więc... Ale później oczywiście czasem wybieram jakieś takie piosenki, które mi się najbardziej podobały. Za najbardziej udany koncert uważam ten piosenki aktorskiej. Tak, mogłam się po prostu wykazać na każdym polu i tak repertuar był taki wspaniały i bardzo, bardzo miło go wspominam. Mnie też na przykład zaciekawił ten repertuar dla dzieci, że śpiewasz dla dzieci, no bo to chyba też nie jest takie oczywiste i jestem ciekawa, jakie utwory się tam pojawiają i czego ty słuchałaś jako dziecko. W tych koncertach bajkowych zazwyczaj są piosenki z animacji dla dzieci. No ja jako dziecko oczywiście kochałam wszystkie bajki, bo była to Mała Syrenka, Pocahontas, Mulan, po prostu znam, wiesz, wzdłuż i wszerz, naprawdę w nocy o północy piosenki wszystkie, zarówno z pierwszej, jak i drugiej części. Ale też na przykład z tych nowszych bajek, Vaiana, bardzo to przypadło mi do gustu, chociaż już wyszło, jak byłam starsza i no, nie do końca byłam into bajki. Myślę, że bajki są dla wszystkich. Ale bajki są dla wszystkich, oczywiście. Mimo tego, że mam zaraz 28 lat i może już trochę nie wypada oglądać bajki. Wszyscy możemy oglądać bajki. Ale też tak uważam, naprawdę trzeba oglądać bajki. I po prostu i jednak patrzeć na ten pełny nadziei, treści i takiego dobra i miłości. Apeluję do dorosłych, pokazujcie dzieciom bajki z waszego dzieciństwa. Myślę, że nie będą żałować. I tym sposobem przechodzimy do aktorstwa. Pamiętasz taki moment, kiedy zaczęłaś o tym myśleć? No bo jednak miałaś na początku trochę inną drogę, wybrałaś zarządzanie, więc musiałaś zmienić tą ścieżkę, którą sobie wcześniej obrałaś. Tak, chociaż w ogóle na samym początku była muzyka i teoretycznie gdybym nie rzuciła szkoły muzycznej, to byłabym skrzypaczką. Tak, też dobre. Moja kuzynka gra na altówce, więc... Tak? O, no to widzisz, no bardzo trudny instrument, ale jakoś tak nie zaiskrzyło. No już w szkole podstawowej czułam, że chcę w jakiś sposób właśnie występować i spróbować swoich sił. Lubię nowe wyzwania, tak? To jest to przekleństwo, zresztą o tym mówiłyśmy też na początku naszego spotkania. I jakoś tak, nie wiem czemu, ale czułam, że to mogłoby być fajne. Już będąc w szkole podstawowej występowałam na różnych koncertach, więc wiedziałam, że śpiewając już się realizuję, ale czułam, że gdybym jakoś tak właśnie coś przed kamerą, może na scenie, może jakiś spektakl, wiedziałam podświadomie, że byłabym szczęśliwa. No i tak się jakoś, wiesz, to wszystko potoczyło, że miałam szansę spróbować. No i poszłam tam na jeden, drugi, trzeci, pięćdziesiąty casting. No i się udało, zagrałam w paru produkcjach i sprawiało mi to ogromną radość. Ale później jednak spotkałam ludzi na swojej drodze, którzy mi powiedzieli, dobra, przestań tutaj zgrywać, idź do szkoły. Prostą drogą. Tak jest, wiesz, naucz się, rób to porządnie, bądź profesjonalistką. I to mi też dało dużo do myślenia, wiesz, ja nie chciałam być amatorką, no i nie jestem, tylko już, bo wcześniej jako dziecko byłam amatorką, wiedziałam, że po prostu, kurczę, czegoś mi brakuje, nie wiedziałam czego. Wiesz, widziałam wspaniałych aktorów i aktorki, którzy wchodzili na plan i oni po prostu byli tacy gotowi, tacy pewni, a ja cały czas tak jakoś nie wiedziałam do końca, o co w tym aktorstwie chodzi, no a teraz już po szkole wiem. To o co w tym aktorstwie chodzi? No właśnie,
o to, żeby wiedzieć, co się robi. No to tak w skrócie, żeby wiedzieć, co się robi. Kurczę, nie da się opowiedzieć w dwóch zdaniach całego procesu, który zachodzi podczas nauki w Akademii Teatralnej przez 5 lat. To nie da się tego opowiedzieć w dwóch zdaniach. Po prostu po szkole aktor wie, co robić. A jak wspominasz swój debiut? Bo spojrzałam w twoją filmografię i to był Aksjana z Piekła rodem. Przynajmniej tak mówią oficjalne źródła. Jestem ciekawa właśnie, jak wspominasz ten plan. Bo to jest ciekawy film. Tak, ten film jest specyficzny. No w sumie, kurczę, dawno go nie oglądałam. Muszę do niego wrócić, żeby może go w końcu zrozumieć. Ale wspominam bardzo fajnie. Czułam się na nim bardzo bezpiecznie. W ogóle też grałam z Łukaszem Simlatem, z którym później się spotkaliśmy w ogóle na planie Krew z krwi, więc to było cudowne. Bardzo, bardzo miło wspominam. No, totalnie nie wiedziałam, co i jak. I faktycznie trafiłam na dosyć wyjątkowy film, ale wspominam bardzo, bardzo fajnie. Czułam się zaopiekowana, bezpieczna, fajna przygoda. Super było. Chciałabyś też grać w takich odjechanych produkcjach? Oczywiście. Masz, nie wiem, marzenie, że chciałabyś grać w science fiction albo fantasy. Czy ciągnie cię w tą stronę, czy zupełnie w coś innego? Ciągnie mnie w każdą stronę. Ostatnio tak sobie myślałam, że bardzo bym chciała zagrać w filmie wojennym, ale w takich science fiction, czy takich totalnie odjechanych również. Wiesz, jestem otwarta zarówno na pracę na green screenie, wiesz, no widzę też, obserwuję, jakie są teraz też trendy w filmach. No i coraz bardziej się odchodzi od grania w ogóle na takim klasycznym planie, tylko wszystko jednak jest w studio, efekty specjalne i tak dalej, więc to na pewno chciałabym kiedyś też przeżyć. No zresztą sama też nagrywam swoje teledyski na kanale na green screenie. Mimo tego, że właśnie na razie jeszcze nie miałam takiej okazji, żeby się wykazać gdzieś tam, wiesz, takiej poważnej produkcji zewnętrznej na green screenie, to i tak robię to na własną rękę. Już będziesz mogła mówić, że wiesz, co i jak. Oczywiście. Wieloletnie doświadczenie na green screenie. Sama wszystko ogarnęłaś. No sama nie oczywiście, bo współpracuję ze wspaniałymi, zdolnymi ludźmi, ale powiedzmy, że tak, mam to na kanale, mam to w portfolio. I w twoim portfolio są też papiery, na szczęście. Tak jest. Powiedz mi, jak ty się czujesz z tą Magdą i jak w ogóle podeszłaś do tej postaci, jak przeczytałaś scenariusz, co było dla ciebie najważniejsze, jak ją tworzysz? Bardzo się ucieszyłam, że w ogóle postać nazywa się Magda, to nazywa się też tak moja siostra. Jesteśmy 3 siostry, Magda, Małgosia i Marysia. Więc jak zobaczyłam, 3M. Że jest... Tak, 3M. Więc jak zobaczyłam, że jest Magda, to się bardzo ucieszyłam, bo jest mi to imię bliskie siłą rzeczy. Więc to już była taka pierwszy pozytywny strzał imię. No jak się dowiedziałam, że jest taka roztrzepana i rozgadana, no to... No nie, prawda, nie trudno się zorientować, że wiele nas łączy. Pisali pode mnie. Tak, no bardzo, bardzo pozytywnie w ogóle odebrałam postać Magdy. No i jak ją tworzę? No tworzę ją tak, jak zostanie napisany scenariusz. Ale staram się właśnie, żeby postać była zawsze uśmiechnięta, taka pozytywna, żeby wiesz, wchodziła z takim powerem, energią. No i tak już to trwa. A jak dużo do przodu wiesz, co będzie się u niej działo? Czy dostajesz scenariusze na bieżąco? Dostaję na bieżąco, wiesz, tak mniej więcej plus, minus 10 odcinków w przód. To co będzie się działo? Czego możemy się spodziewać po Magdzie i miłosnych zawirowaniach? No nie mogę stracić. Ociupinkę. Kurczę, jakby to ująć, żeby tutaj za wiele nie zdradzić i żeby nikt mi tutaj nie urwał głowy. Kto ma być ukarany, zostanie ukarany i prawda zawsze zwycięży i dobro i miłość też zwyciężą. Trochę, ale tak. Można czegoś się domyślić. A jak ty się czujesz w tej krakowskiej ekipie? Super, cudownie. W ogóle mam wspaniałych ludzi wokół siebie. Ekipa to już jest wspaniała. Przychodzę po prostu jak do domu. Czuję się też no, zaopiekowana, czuję się jak królowa, no bo naprawdę jest fantastycznie. Więc przychodzę, zawsze jest miła atmosfera, wszyscy są uśmiechnięci, działamy, wiesz, tak po prostu wszyscy tak pracują, podchodzą zadaniowo, więc to jest czysta przyjemność. Nie miałam ani jednej jakiejś takiej sytuacji, która byłaby, nie wiem, jakaś negatywna czy nerwowa. Nie, no, naprawdę przychodzę jak królowa do pracy idealnej, mam super fajnych ludzi wokół siebie i no i nic, tylko robić, nagrywać. Tak
takie miłe wycieczki do Krakowa, do pracy. Tak jest. A jak mam czas wolny, to chodzę sobie po Krakowie, spaceruję, próbuję sobie różnych jakichś tam, wiesz, knajpek, albo chodzę po vintage shopach w Krakowie. I to jest moje guilty pleasure. Polecam czy vintage shopy, czy są jakieś różne, nie wiem, grupy, aukcje, aplikacje, gdzie można gdzieś tam wyhaczyć rzeczy z drugiej ręki. No i myślę, że warto to robić. No na pewno kiedyś też rzeczy były po prostu produkowane z lepszej jakości materiału. Tak idąc tym tropem rzeczy na dłużej, czy masz takie produkcje, które sama oglądasz, jakieś seriale, filmy, które zostają z tobą na dłużej? Staram się jednak, jak już mam czas na obejrzenie czegoś, poświęcać na nowe rzeczy. Ale mam, wiesz, takie produkcje, które są takimi moimi totalnymi odmóżdżaczami, jeśli można tak to nazwać. I jest to cała saga Harry'ego Pottera. Kto nie lubi Harry'ego Pottera? No właśnie, więc mam chorobowego Harry'ego Pottera, jakiegoś tam smutnego Harry'ego Pottera. Jak mi smutno, jak mi źle, jak jestem chora, jak jestem zmęczona, to po prostu sobie włączam Harry'ego Pottera, żeby się po prostu zrelaksować i obejrzeć sobie fajne kino familijne. To jest bardzo dobry wybór. Czekasz dalej na list z Hogwartu? Czekam. Wszyscy czekamy. Czekam. Już naprawdę cały czas nie tracę nadziei. Ty też czekasz? Oczywiście, że tak. Bo potrzymam kciuki. Ja za ciebie. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Oby. Powiedz mi, czego ci życzyć na następne lata? Oprócz ogromnej masy energii, żebyś potrafiła połączyć te wszystkie pasje. Cierpliwości, wytrwałości i pracy. Tego ci życzę. Bardzo dziękuję. Nazywam się Małgosia Kozłowska i zapraszam Was na quiz balonowy. Ale śmieszne. Rzecz, bez której nie wychodzisz z domu. Telefon. Jezus Maria. Pierwsza piosenka, która przychodzi mi do głowy. Miłość w Portofino. Nie wiem czemu. Ulubiona postać z bajki. Mulan. Oj. Pierwszy dzień na planie papierów na szczęście wspominam bardzo pozytywnie. Było super, ekstra ekipa, fajna scena. Było super. Teatr czy plan filmowy? A, najgorzej. No nie umiem wybrać, ale... Chyba plan filmowy? Wymarzony wokalny duet. No, ja i Michael Bublé. Koniec! Dziękuję bardzo.